Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa i gmina Tarnobrzeg inwestują w najmłodszych mieszkańców miasta. Mogą oni korzystać już z nowych placów zabaw, jakie powstały na osiedlu Serbinów. Nowoczesne urządzenia zabawowe stanęły w obrębie bloków Matejki 4-16 i przy bloku Zwierzyniecka 14. Kilka dni temu zostały odebrane i dopuszczone do użytku. W miejscu starych placów zabaw powstały dwa nowe, ponieważ tamte urządzenia, które wcześniej były zamontowane, już nie nadawały się do użytku, nawet mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci. Wspólna inwestycja Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i gminy Tarnobrzeg została zrealizowana z myślą zarówno o najmłodszych, jak i tych nieco starszych pociechach. Każde dziecko znajdzie tu coś dla siebie. Są bujaki, są karuzele, no i no, powstał, jest to jeden z nowszych placów zabaw, który myślę, że będzie służył młodszym pokoleniom. Place zabaw zostaną jeszcze ogrodzone i oświetlone. Będą również monitorowane. Oprócz stworzenia miejsca do zabaw dla najmłodszych lokatorów, spółdzielnia zadbała także o estetykę osiedla. Zostały zabudowane dwie nowe altany śmietnikowe przy ulicy Dąbrowskiej 3 i w rejonie budynku Prusa 5. Altany śmietnikowe zamykamy, ponieważ wygląd osiedla jest ładniejszy. Czyli jest jakby architektonicznie dostosowane do nowych warunków. Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie nowego parkingu między budynkami Sienkiewicza 59 a 63. Powstają nowe miejsca parkingowe, około 30 tych miejsc parkingowych nowych powstanie. Jest modernizowany chodnik, no i droga wokół tych budynków. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec listopada.